Z Eukresem pierwszy trening na zgrupowaniu w SIDE. Początek troszeczkę luźniejszy, ale to wszystko zgodnie z planem. No tak, no jesteśmy po podróży, więc tą pierwszą część treningu poświęciliśmy na ćwiczenia mobilizacyjne. Trzeba było chłopaków trochę rozruszać, szczególnie, że no podróż jednak daje się we znaki, bo podróż autokarem, potem samolot, potem znowu autokar. No mam nadzieję, że chłopaki się wyspali i, no i dzisiaj no, wyglądało to bardzo dobrze, ja byłem bardzo zadowolony. Co powiesz o warunkach do treningu tutaj? Podobnie jak w zeszłym roku, no jakby jak się widzi taką zieloną trawę i to boisko jest tak przyjemne, tak miękkie, automatycznie jakby chłopaki w ogóle nie narzekają na jakiekolwiek urazy albo przeciążenia związane z sztuczną nawierzchnią, która niestety w Polsce jest w tym okresie, więc cóż, no po prostu nas jako fizjoterapeutów i trenerów przygotowania motorycznego też to bardzo cieszy, ponieważ taki trening nie jest określony żadnym ryzykiem właśnie związanym z obiciem pięty, czy właśnie tym przeciążeniem struktur ścięgna Achillesa, no także nie, nic tylko trenować. Jak wygląda raport otwarcia, jeżeli chodzi o stan zdrowia ukraińskiaków? Jedyny uraz, który niestety przytrafił się podczas ostatniego treningu, to Przemek Sajdak, ale na szczęście okazało się to tylko mocne stłuczenie. Dzisiaj już brał udział w tym pierwszej części treningu, potem miał trening cyrkulacyjny przez 20 minut i wygląda to bardzo dobrze, wręcz lepiej niż się spodziewaliśmy w sztabie medycznym, więc mam nadzieję, że za lada moment dołączy na pełnych obrotach do pierwszej drużyny. Na koniec treningu zawodnicy dostali kilka wytycznych, między innymi na temat słońca. No staram się zawsze przypominać, że żadna suplementacja witaminą D3 nie jest tak dobra jak naturalne wystawienie się na promienie słoneczne. Dzisiaj początek dnia myślałem, że nie będę w stanie tego powiedzieć, bo warunki nie były sprzyjające, ale teraz wyszło piękne słońce i no bardzo bym chciał, żeby chłopaki korzystali z tego tyle, ile mogą i naturalnie po prostu tą witaminę D3 uzupełnili, szczególnie, że no, zimą w Polsce tego na słonecznie jest prawie zero. Teraz z każdym treningiem rozumiem, że te obciążenia będą szły w górę, ta przysłowiowa śruba będzie powolutku dokręcana. Wiesz co, proces treningowy jest ogólnie dosyć złożonym aspektem całego przygotowania drużyny do sezonu, więc będą mikrocykle mocniejsze, będzie mikrocykl, który będzie miał za zadanie chwilę odpoczynku i taką kompensację, ale no, na początku te 2 tygodnie na pewno będą intensywniejsze. W SIDE zawodnicy mogą też skorzystać ze słynnych tureckich przypraw. Tak, zgadza się, jak najbardziej Turcja słynie z przypraw na całym świecie. Zachęcam chłopaków do tego, żeby korzystali właśnie z tych dobrodziejstw tej kultury tutaj. Szczególnie, że to też jest olbrzymie źródło mikro i makroelementów, naturalne antybiotyki, bardzo, bardzo, bardzo wiele naturalnych rzeczy, które możesz po prostu pozyskać sobie z przysłowiowej tacy, którą masz przy śniadaniu, więc zachęcam ich do tego, żeby wspierali się naturalnie i po prostu korzystali z tego, czym jak bogaty w przyprawy jest ten kraj.